Nieważne, czy jesteś w autobusie, pociągu czy na wakacjach. Najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. Dzień dobry, witamy z Oregonu, Hayward Field w Eugene i to jest ostatni dzień, gdy na ten stadion można sobie wejść tak po prostu i pozwiedzać. My z tej okazji korzystamy, jesteśmy tutaj dlatego także, że dzisiaj po raz pierwszy na tym stadionie pojawili się kto? Reprezentanci Polski. Pija z Krzyszowska. Z nami to jeszcze ten jetlag w ten sposób działa. Nie tłumacz się jetlagiem, kłaniamy się i od razu chyba oddamy głos Pii, bo Pija musi się wytłumaczyć. Przyszłaś dzisiaj troszeczkę w roli takiej turystki, w stroju niemalże cywilnym. Dlaczego? A to tylko dlatego, że chciałam zobaczyć ten stadion, skupić się, poznać się z nim, a po południu zrobię trening. Na tych głównych treningach to zawsze dużo się dzieje, a mam w planach robienie płotków. Więc wolę to na spokojnie zrobić, gdy nikt mi nie będzie przechodził pomiędzy płotkami. To rzeczywiście tłum na tym stadionie jest dość duży i trzeba sobie robić miejsce na bieżni. Zawodnicy się między sobą umawiają, ale też didaskalia i kulisy tego treningu są takie, że Ada Sułek przyjechała dzisiaj skakać w dal, ale niestety nie zainstalowano belki, więc ma poskakane, krótko mówiąc, w dal. Ten stadion jest najpiękniejszym stadionem lekkoatletycznym, jaki widziałaś w życiu, czy najpiękniejszym stadionem lekkoatletycznym, jaki widziałaś w życiu? Na pewno jest jeden z najpiękniejszych, ale myślę, że to będzie pierwszy jeden ze stadionów, gdzie będą dużo kibiców i jest bardzo duży stadion, no bo wcześniej nie startowałam na takich imprezach, oprócz, no nie licząc Tokio, ale no w Tokio były puste trybuny, a tutaj no pierwszy raz mam zetknięcie z takim czymś. Pija spokojna, zrelaksowana, to podkreślamy, ale też wszystko jest jasne, bo twój start, Pio, za czas jakiś. 23 lipca. Więc powiedz, jak ten czas zamierzasz spożytkować? No i czy w twoim przypadku napięcie będzie rosło? Czy jesteś odporna na jakiekolwiek okoliczności towarzyszące twojemu występowi na Mistrzostwach Świata? Właśnie czuję, że muszę się trochę uspokoić, bo właśnie dziewczyny od wczoraj mówią, że jestem bardzo pobudzona, bo jestem taka podekscytowana, że tu jesteśmy, tak się dużo dzieje, więc muszę trochę schamować z moimi emocjami, uspokoić się, ale no znajdę sobie czas tutaj, na pewno codziennie tak trenować, to nie jest czas wolny do zawodów, więc będę czasami bywać na stadionie, kibicować, może na tych właśnie finałach głównie, no bo też no, nie mogę przesiedzieć całych dni na stadionie, bo też trzeba się trochę odpoczywać. No tutaj dookoła nic nie ma, ale taki fajny spokój można złapać, taki relaks, trochę się odciąć, więc nie przeszkadza mi to, że mieszkamy, powiedzmy, no tutaj nie ma nic dookoła, tak jak w Seattle, gdzie można było pojechać do centrum miasta. Przyroda jest. No jest i to właśnie jest super, bo tak no, przyroda wycisza i tak uspokaja, więc na takie spacery mogę się wybierać, ale to nic więcej nie planuję. Pija, jeżeli mogę, Simonie. Tak,
przechodząc do spraw takich już bardziej sportowych, znamy oczywiście rankingi, znamy wyniki, znamy Twoje czasy imponujące, więc tak nie chcę pytać wprost o Twoje cele, ale czy nie chciałbym, żebyś zostawiła nas z taką deklaracją, jaką tu słyszymy tu i ówdzie, że najważniejsze w tym sezonie dla mnie to i tak są Mistrzostwa Europy. Poczekajcie, dlatego że Pia powiedziała przed chwilą, że musi się uspokoić, a to znaczy, że była bardzo pobudzona i to z czegoś wynikało. Czy się mylimy? Ostatnie treningi pokazują, że idzie to wszystko w dobrym kierunku. Przyjechałam tutaj jako najszybsza z Europy, więc chciałabym tą Europę też, nie tylko Polska, ale tą Europę zostawić właśnie na tym pierwszym miejscu u mnie. No, liczę na ten rekord życiowy. No i przechodzenie z etapu na kolejny etap, no, głównie z eliminacji na półfinał, ale myślę, że ten finał no, wcale nie jest taki nierealny, ale to musi się też dużo rzeczy złożyć. No w każdym razie nie musisz z siebie zdejmować presji taką mantrą, że przecież w sierpniu i tak są Mistrzostwa Europy. Dokładnie, no teraz się skupiam tutaj na Mistrzostwach Świata, a po Mistrzostwach Świata będzie czas na te cele, na te skupienie się na Mistrzostwach Europy. No jestem tutaj, więc nie dobiegam w przyszłość, tylko skupiam się na tym, co się dzieje teraz. Jest tutaj bez wątpienia co zwiedzać, moja droga, skoro masz dzisiaj dzień luźniejszy, to zapraszamy Cię do odwiedzin chociażby tej pięknej wieży i jej okolic. Tam jest pomnik trenera Bauermana, tam jest plakieta Anety Konieczek. Tak, jako olimpijki z Uniwersytetu w Oregonie, to musimy zaznaczyć, zacne towarzystwo tych bohaterów plakietek, więc mamy tam swoją przedstawicielkę. Ashtona Itona między innymi, tak. Steve'a Prefontaine'a i wielu, wielu innych. Pia, dziękujemy Dajemy wolne, Ci pi. Serdecznie. Dlatego, że tu już, proszę Państwa, dzieje się naprawdę jak w kotle, jak na Marszałkowskiej w Warszawie w środku weekendu. Karol Możemy Zalewski, zrobić sztafetową Sofia, zmianę. Enawi już sobie będą przekazywać pałeczkę. Dobrego dziękujemy, dzianka. Dziękujemy, piją i w międzyczasie faktycznie zerkamy, co tu się dzieje. Szanowni jest Państwo, naprawdę, zapraszamy. Jest mnóstwo tutaj lekkoatletów i trenerów. Było przed chwilą takie ciekawe spotkanie. Witamy przy okazji Karola, ja tylko dopowiem, no bo jest z nami oczywiście tutaj już w roli naszego eksperta Piotr Małachowski, który przy okazji spotkał swojego niedawnego trenera Gerda Kantera, a Gerd Kanter z następcą Piotra Małachowskiego, można powiedzieć, czyli swoim nowym podopiecznym, czyli Krystianem Czechem. No a więc co tu dużo mówić, jednym z faworytów, zdaniem wielu, faworytem numer jeden do złotego medalu, no i taką pogawędkę panowie tutaj urwali. Mnóstwo takich pogawędek na tym stadionie. Tak, i tych pogawędek jest dzisiaj rzeczywiście sporo, ale my koncentrujemy się na tej podstawowej rozmowie, czyli na tym, co będzie się działo jutro, pierwszego dnia Mistrzostw Świata. W Telewizji Polskiej obejrzymy w tej sesji porannej tutaj, a popołudniowej, mocno popołudniowej, bo różni nas 9 godzin, 9 stref czasowych. Obejrzymy najpierw eliminację, a później finał sztafety mieszanej. A to jest jeden z tych ludzi, który w zeszłym roku w Tokio zrobił co nieco dobrego i powiedz Karol, czy wy przyjeżdżacie tutaj z takim nastawieniem, że jesteście mistrzami olimpijskimi? I skoro jesteście mistrzami, to tutaj też musicie coś komuś pokazać, czy absolutnie nie? Na pewno przyjeżdżamy tutaj z medalem olimpijskim, ale nie z tym, że musimy udowadniać, że jesteśmy najlepsi, bo czasy na listach startowych pokazują, że nie jesteśmy najlepsi na świecie, ale na pewno będziemy walczyć o to, żeby zdobywać medale. Po zeszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich tutaj mamy imprezę zorganizowaną przez Amerykanów i tak jak wspomniałeś, mamy dwa biegi jednego dnia. Myślę, że to nie jest przypadek. Kadra 400 metrowców amerykańskich i 400 metrówek jest na tyle szeroka, że mogą sobie pozwolić na to, żeby zmienić cały skład i dla nich to jest przywilej, że będą biegać dwa biegi jednego dnia, a inne ekipy tak dobrze nie mają, bo nie mają tak szerokiego składu. No dobrze, przejdźmy do konkretów w takim razie. Przecież nasz skład, wasz skład wcale nie jest taki wąski. Co możesz nam już powiedzieć, jeżeli chodzi o obsadę w biegu, który jutro rozpocznie tutaj rywalizację? Nie mogę za dużo powiedzieć, bo za dużo sam nie wiem. Wiem tylko tyle, że trenerzy na pewno będą starać się zrobić tak, żeby zawodników na biegi eliminacyjne oszczędzić, żeby było więcej sił na biegi finałowe, co sprawdziło się zresztą w tamtym roku. To my możemy, jeśli mogę, zdradzimy tylko to, co wywnioskowaliśmy z Instagrama. Oczywiście Karol będzie milczał jak grupa. Otóż Karol Zalewski wrzucił takie zdjęcie, albo ktoś z Was, na którym zmienia z Anią Kiełbasińską, a potem pojawia się podobne zdjęcie, tylko że dwoje innych bohaterów i tam już Cayetano Capitano zmienia z Natalią Kaczmarek. Przypadek okaże się na pewno dopiero jutro. Tego nie wiemy, naprawdę tego nie wiemy, bo trenerzy nam nie powiedzieli, jaki mają plan. Jeżeli będą chcieli zmienić kilka osób, to po prostu zmienią. Jeżeli wyjdzie na to, że ktoś będzie nie domagał na rozgrzewce, to po prostu będziemy biegać optymalnym, silnym składem. Mam tutaj skład, ten, który już pewnie wielu z kibiców zna. Wy oczywiście także znacie, mówię o składzie, oczywiście o obsadzie tego biegu waszego eliminacyjnego. No, lekko nie będzie, tak? Stany, Belgia, Wielka Brytania. To zmienia jakkolwiek wasze podejście?
Nie, myślę, że mimo wszystko wylosowaliśmy ten lepszy bieg, bo zawsze te biegi, w których są Stany Zjednoczone, dziwnym trafem są, może nie powinienem mówić, że łatwiejsze, ale są łatwiejsze do przebiegnięcia, ponieważ zawsze jest mniej ekip, które są na podobnym, równym poziomie. Jeżeli spojrzymy na listę startową na drugi bieg, to tam jest jeszcze więcej zespołów, które mają szansę na wejście do finału. Myślę, że to jest ten moment na opowiedzenie historii, którą opowiedziałeś kilka minut temu, króciutko właśnie o Stanach Zjednoczonych i o Tokio. Świat chce usłyszeć. O Stanach Zjednoczonych i o Tokio, nie wiem co masz na myśli, ale... O tym, że to dobrze, że ich przywrócono wówczas do finału. A, tak, rozmawialiśmy tutaj o tym, o podejściu trenerów w tamtym roku, jak to wyglądało. Przecież była historia, że dwie ekipy zostały po eliminacjach przed biegiem finałowym do miksa zdyskwalifikowane, o czym dowiedzieliśmy, znaczy przed biegiem finałowym dowiedzieliśmy się, że obie te drużyny zostały przywrócone, trenerzy zrobili spotkanie, było nas tam 8 facetów, 8 kobiet, bo skład na igrzyskach był trochę szerszy niż tutaj. Usiedliśmy wszyscy na trawce, trenerzy usiedli przed nami, dali nam fajną mowę motywacyjną, że lepiej jest wygrać z Amerykanami na bieżni, niż po prostu nie móc z nimi wystartować przez dyskwalifikację, także gdzieś te humory i nastroje z tamtego roku są z tyłu głowy i mam nadzieję, że uda się to przełożyć na fajne bieganie. To skoro udało się w Tokio, to dlaczego nie miałoby się udać w Eugene? Myślę, że z tym przesłaniem możemy czekać na to, co jutro się wydarzy. Karol, dziękujemy w takim razie. Tak jest, powodzenia. Karol. Bo to już jutro. Napięcie rośnie, czy nie? Napięcie rośnie, tym bardziej, że mamy okazję pierwszy raz zobaczyć stadion, na którym będziemy biegali i to jest zawsze taki fajny przedsmak przed tym, że kiedy wejdziemy tutaj już po rozgrzewce na bieg główny. I o tym stadionie i o odczuciach, a także o zgrupowaniu w Seattle, które już przecież odbyło się. Nasi zawodnicy właśnie ze Seattle tutaj dotarli, chociaż było to skomplikowane, o czym za chwilę opowie Sofia Enaoui. Bo to jest wielki comeback. Dziękujemy, Karol. Wielki comeback. Sofia Enaoui wraca na wielką scenę. Nie mówimy oczywiście, chociaż też do naszego tutaj skromnego, zaaranżowanego, prowizorycznego studia. Ale wracasz, Sofia, do wielkiego biegania i to powoduje oczywiście uśmiech od ucha do ucha na twojej twarzy. Tak, no na pewno bardzo się cieszę, że się udało spokojnie do tego biegania wrócić. Może nie aż tak spokojnie, jak to teraz wygląda właśnie na bieżni. Sporo wymagało to ode mnie na pewno cierpliwości, sporo takiego wkładu treningowego, sporo właśnie takiego czekania. Wiem, że dużo ludzi czekało na mój powrót. No my dwaj na pewno. Tak, i powiem szczerze, że nie wypadało wrócić na takim sobie ogólnie poziomie, więc stwierdziłam, że jak wracać, to tylko z wielkim ogólnie przytupem. To jest to pytanie, którego pewnie już nienawidzisz, ale musimy ci je zadać, zważywszy na dwa ostatnie lata. Jak zdróweczko? Ze zdrowiem jest wszystko bardzo dobrze, oczywiście odpukać w niemalowane, że tak powiem. Pukamy. Szukamy. Tak, także nie zapieszajmy, wszystko jest okej, bardzo dbam o swoje zdrowie, bardzo dbam o regenerację, dbam właśnie o to, żeby się nie przetrenowywać, bo w ostatnich latach właśnie różnie z tym bywało, wielkie ambicje czasami były dla mnie bardzo zgubne, więc teraz się staram właśnie przekładać swoje siły, że tak powiem, na swoje możliwości. No i wychodzi na razie bardzo dobrze. No właśnie, jak ty oceniasz te starty, które zrobiły już wrażenie na nas, na wielu innych? Czy te twoje własne wyniki na tobie zrobiły wrażenie, czy może jednak jest niedosyt, biorąc pod uwagę całokształt twojego comebacku? Powiem tak, bieg na 800 metrów zrobił na mnie bardzo duże wrażenie z tego względu, że nie byłam jeszcze tak dobrze przygotowana szybkościowo, więc to na pewno było dla mnie bardzo fajne zaskoczenie, na plus oczywiście. Bieg na 1500 metrów... Bieg w miarę moich oczekiwań. Myślałam, szczerze mówiąc, że pobiegnę szybciej, bo tak to wyglądało na treningach, ale to był pierwszy start tak naprawdę praktycznie po 2 latach, więc też zabrakło mi takiego obiegania w tych startach, takiej adrenaliny startowej, bo tego właśnie myślę, że zabrakło najbardziej do takiego wystartowania na poziomie na miarę tak naprawdę moich oczekiwań. No i właśnie start na Mistrzostwach Polski to już był bieg typowo taktyczny, to był bieg tylko i wyłącznie, żeby wygrać. No i tak naprawdę zaliczyłam w tym sezonie tylko i wyłącznie 3 starty. Te starty są dla mnie bardzo optymistyczne, każdy start był inny, no i co, bardzo mocno czekam już na swoje starty, które już niedługo. Zanim o tych startach jeszcze nie odchodź, ja tak się przysłuchiwałem oczywiście Sofii, ale też rozglądałem się, bo nie zapominajmy o tym, że tutaj dzisiaj się dzieje naprawdę bardzo wiele. Nasi biegacze w tej chwili
tam są, odbywają się jakieś skipy. Ania Kiełbasińska w solowej rozgrzewce rozciąga mięśnie nóg. Tutaj też truchtały nasze biegaczki na 400 metrów. Tak, są dwie sztafety 4x100, także też ćwiczą zmiany, no dzieje się. Dzieje się też z perspektywy międzynarodowej oczywiście, no bo Julia Lewczenko, wicemistrzyni świata z Londynu z 2017 roku, robiła tutaj rozgrzewki i takie próby na biegu, mimo że jeszcze nie ma materaca. Pojawił się też Tom Walsh i sprawdził, czy da się tutaj pchać 23 metry, bo pewnie na to ma wielkie nadzieje. Pojawiają się także Holendrzy, nasi wielcy rywale w sztafetach 4x400 metrów. Każdy gdzieś był na zgrupowaniu. Nasza kadra była w Seattle. Skąd docieraliście? Mam wrażenie, w bardzo ciekawy sposób, dlatego że Seattle nie wykład leży... Wykład z geografii wschodniego wybrzeża, zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych zrobić. Proszę sobie odpalić mapy, ale Seattle leży na samej północy tego kraju. My jesteśmy kawałek niżej, a po drodze mniej więcej w połowie jest Portland. I to są odległości jak z Wrocławia do Poznania mniej więcej. I wylecieliście... Ten lot trwał 20 minut do Portland, skąd następnie przejechaliście autokarami? Ja czuję, że będę musiała chyba odpowiedzieć pomidor, żeby tutaj nie mieć ogólnie przerąbane, jak właśnie do kadry wrócenia. Oczywiście żartuję. Powiem tak, no z tego, co Polski Związek Lekkiej Atletyki ustalił, to podróż samolotem miała być dla nas jak najbardziej komfortowa, żebyśmy dotarli po prostu na Mistrzostwa Świata jak najmniej zmęczeni. No nie mi tu oceniać, czy ta podróż była dobra, czy nie. Najważniejsze, że dotarliśmy tutaj wszyscy tak naprawdę cali, w zdrowiu. Mamy jeszcze jeden dzień, żeby sobie wypocząć, a także nie ma co narzekać, bo oczywiście docierają takie różne głoski, że jedzenie nie pasuje, coś tam. Ale oczywiście wiadomo, że trzeba się skupiać na tym, co jest najważniejsze, czyli na tym, żebyśmy tutaj wystartowali na poziomie, no i na miarę naszych oczekiwań. Podobno z jedzeniem tutaj jest już lepiej niż było w Seattle, ale też nie robimy tutaj programu gastronomicznego. No, ale też gotowanie na ekranie zostawiamy innym. Gdybyście mieli ochotę, to już wiemy, gdzie jest świetne, prawda? Tak, natomiast mówiłaś o tej adrenalinie, że trochę tobie tego brakowało, że zaczęłaś to czuć. No to chyba są takie okoliczności, że bieżnia parzy, nawet gdy przechadzasz się po niej tak po prostu zwyczajnie, niemalże rekreacyjnie. Tak, tutaj są bardzo dobre warunki na pewno do wystartowania. Jest bardzo ciepło, jest delikatny wiaterek, ale oczywiście wiatr na pewno nie będzie nam jakoś tam tutaj bardzo przeszkadzał. Także myślę, że wyniki będą na pewno na światowym ogólnie poziomie. Myślę, że wyniki mogą nawiązać do tych, które były rok temu w Tokio. Bo nie ukrywajmy, zawodnicy będą startowali mniej więcej ci sami, co startowali w Tokio. Też na pewno wielu zawodników, którzy nie wystartowali dobrze do Tokio, będą mieli apetyty na to, żeby tutaj się z dobrej strony pokazać, na przykład ja. Także no myślę, że będzie super. Sofia, jeszcze jedna rzecz, jeśli mogę. Tutaj to jest bardzo insajderska sprawa, natomiast tutaj tartan różni się diametralnie od tego, jaki był w Tokio, jaki jest na Stadionie Śląskim, mówię o nawierzchni Mondo, czyli takich wykładzinach, po których się biega. Tutaj ten tartan jest wylewany. Oczywiście mamy dowód na to, że da się tutaj pobiec rekord świata. Sydney McLaughlin poprawiła go na 400 metrów przez płotki. Czym się różni jednak bieganie pod takiej nawierzchni od Mondo właśnie? Powiem szczerze, tak, dla każdego coś ogólnie miłego, także każdy będzie startował na pewno na tej bieżni inaczej, z racji tego tak naprawdę, z jaką techniką tutaj biega i no myślę, że ja mogę tutaj ze swojej perspektywy powiedzieć, że mi się biega tutaj bardzo dobrze, jest fajnie, mięciutko, także do biegów średnich, do biegów długich na pewno ta nawierzchnia jest bardzo dobra. Na pewno twarde nawierzchnie są ogólnie lepsze do skoków, do biegania na 100, do 400 metrów, ale oczywiście tak jak tu wspomnieliśmy wcześniej, no rekordy świata tutaj aż właśnie w tym roku ogólnie padały, także myślę, że nie nawierzchnia tutaj najważniejsza będzie, tylko rywalizacja na samej bieżni. Tak zwany gaz. Sofia, chyba już cię zwalniamy z powrotem z tego truchtu do truchtu nadal. No i biegowym krokiem będziemy się tutaj widywać już w Otóż to, jak najczęściej. Chyba sobie tego życzysz. Tak jest, dokładnie. Także do zobaczenia jutro. Pozdrawiasz? Okay, do zobaczenia. Nie pozdrowisz Polaków? Pozdrawiam serdecznie ze Stanów Zjednoczonych. Dzięki. Dziękujemy Sofia, serdecznie. Sofia wraca do pracy. My jeszcze tutaj patrzymy sobie na to, co się dzieje. Faktycznie czuć tutaj lekką atletykę na każdym kroku, nie tylko za sprawą tych, którzy się pojawili, ale po prostu także ze względu na te ściany, mury, które nas otaczają. Trochę o tym wczoraj mówiliśmy tutaj. No, oddycha się historią lekkiej atletyki.
Jesteśmy w miejscu kultowym, także też dla Sofii na pewno, ponieważ to tutaj te biegi długie mają naprawdę szalenie wielkie znaczenie. Mówi się na Eugene Tracktown USA. Rzeczywiście Aneta Konieczek, która tutaj studiowała, rozmowa z Anetą na stronie internetowej tvpsport.pl do odnalezienia, ona stwierdziła, że jak zawodnik pojawia się na mieście, to on jest zaczepiany. Ludzie znają wyniki tych zawodników, ludzi, którzy tutaj studiują i to jest na pewno fenomenalne, tylko trochę mniej fenomenalne i tutaj przechodzimy do bardzo ważnego tematu przed tymi mistrzostwami. O nim się mówi szalenie wiele, mianowicie o tym, że nie każdy będzie miał dane tutaj przyjechać. Krótkie resime, Szymon Borczuch. Tak, nie każdy będzie miał dane przyjechać. Mówisz o tych kłopotach wizowych, tak jak mniemam, które dotknęły przede wszystkim reprezentantów krajów afrykańskich. No, na czele chyba z Ferdinandem Omanielą, reprezentantem Kenii, trzecim sprinterem na setkę w tym roku, 9,85, wielki faworyt do medalu oczywiście. Przyznam szczerze, że bardzo sobie ostrzyłem zęby na jego udział w finale, bo tu będzie ta cała koalicja amerykańska. Marcel Jacobs, człowiek zagadka w tym momencie. Ale wczoraj do hotelu szli Włosi i nie widzieliśmy Jacobsa. To prawda, dlatego mówię, że zagadka. Nie. Ale jest, podobnie jest. Jest, tak. No i gdyby tutaj właśnie jeszcze Omaniela ze swoim wynikiem z Nairobi do tego dołączył, no byłoby na pewno ciekawiej, bardziej ekscytująco, ale on już, tam była taka sytuacja, że pożegnał się z mistrzostwami, potem okazało się, że będzie miał wizę, tylko że to wszystko last minute i... On tu teraz leci. Oni utknęli niestety w Afryce, mieli dostać się tutaj na mistrzostwa i dostał tę wizę właściwie w trybie last minute, przy czym dostanie się do Eugene na 3 godziny przed startem, a tutaj trzeba przyjechać albo z testem covidowym, albo zrobić go na miejscu, co wcale nie jest szybkie, bo niestety obsługa nie spieszy się, krótko mówiąc, z tymi procedurami. Odebrać akredytację, rozgrzać się, zapoznać ze stadionem i to są takie sytuacje, które naprawdę są... To są ludzkie dramaty sportowców i to jest bardzo przykre, że teoretycznie rozwinięty kraj sprawia takie problemy sportowcom, którzy przyjeżdżali tutaj na Mistrzostwa Świata. Marie-José Talou wstawiła się za tymi zawodnikami i powiedziała, że sobie absolutnie tego nie wyobraża. Jak to możliwe, że doszło do takiej sytuacji? Później dodała, że Iworyjka, że ten problem akurat jej nie dotyczy, ale dodała również, że dziękuję Bogu, że jej nie dotyczy, bo nie wie, co by zrobiła. Tak, tym bardziej cieszymy się, że są tutaj nasi, wcale w nie tak skromnym składzie, no i że właściwie my od jutra już tutaj będziemy przeżywali wielkie emocje. Myślę, że nie trzeba nikogo dodatkowo zapraszać do tego, że Sofia, że już młot, no i że ta nasza sztafeta, ta złota sztafeta z Tokio. Może powiedzmy to wprost, że jutro możemy mieć, proszę Państwa, pierwszy medal Mistrzostw Świata w Eugene. I chyba tym akcentem się pożegnamy, będziemy się widywać w tych programach jeszcze kilkakrotnie. Jeszcze 5 mamy takich zaplanowanych wejść internetowych. Tutaj będą insajdy, tutaj więcej, będą smaczki. No. Redaktor Borczuch, czujne oko. Ja też postaram się coś popatrzeć. Dobrego dzionka, chociaż raczej to już późny wieczór. Spokojnej nocy, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Nieważne, czy jesteś w autobusie, pociągu, czy na wakacjach, najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. We'll be right back.